tę okazję, żeby w tak uroczystym dniu móc odsłonić również tablicę pamiątkową poświęconą stuleciu Bitwy Warszawskiej. Otrzymałem ją bezpośrednio z rąk prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudy. Każdy z wójtów, burmistrzów, prezydentów miał wybrać miejsce, gdzie umieści taką tablicę. Napisy są identyczne w całym kraju. Około 100 tablic zostało przekazanych przez prezydenta Rzeczypospolitej. No i zdecydowaliśmy po uzgodnieniach z konserwatorem, że będzie to stary magistrat Międzyrzeca Podlaskiego, ponieważ trzy takie potyczki zdarzyły się w losach Bitwy Warszawskiej w Międzyrzecu. Jedna miała miejsce przy dworcu PKP istniejącym i obecnie, jak również przy magistracie też istniejącym do dnia dzisiejszego, jak również przy kościele świętego Mikołaja. Zdecydowaliśmy, że umieścimy to w centralnym miejscu miasta, żeby mieszkańcy pamiętali, iż wydarzenia Bitwy Warszawskiej to nie tylko tuż przy Warszawie, ale również na terenie dość dużym wschodniej części kraju, gdzie Polacy walczyli z bolszewikami, walcząc o naszą wolność.